Zaczęło się od Dandriolego, który trafił tutaj nad nasz otwocki świder i bardzo mu się spodobały te tereny. Kupił tutaj bardzo duży majątek i zamieszkał tutaj. Na początku kupił kilka budynków z warszawskiej wystawy handlowej, spławił je tutaj Wisłą i Świdrem i zaczął się tutaj urządzać. Z czasem pobudował także nowe budynki, do których już dodał tą nutkę siebie, ten swój pomysł. I tak w zasadzie narodził się styl, wymyślił jakiś wzór, później ten wzór był modyfikowany. Andriola mu się udało, Andrioli zapraszał letników nad świder, inni poszli za jego przykładem. Jeśli chodzi o ten pensjonat Górewicza, no to najczęściej zadawane pytanie o ten budynek, bo to jest najprawdopodobniej największy drewniany budynek w Europie. Kolosalny budynek, przeogromny Świdermajer, który w zeszłym roku zyskał nowego nabywcę. Wcześniej była to własność Skarbu Państwa, teraz jest właściciel prywatny. Przed wojną bardzo często stały na bardzo dużych posesjach. Te posesje są umiejscowione dzisiaj gdzieś bardzo często w okolicach centrum Otwocka. To są atrakcyjne tereny, duża działka, dobra lokalizacja i komunikacyjnie, i w ogóle dobre miejsce do mieszkania wśród drzew, więc te działki atrakcyjne są także dla deweloperów. I niestety, jak stoi tam budynek, który jest w kiepskim stanie, to niestety ten budynek nie jest przydatny temu deweloperowi czy inwestorom. Domy zniesione w dość taniej technologii drewnianej, szkieletowe, wypełnione w miarę tanim materiałem ociepleniowym. Mogła być to igliwie suche, mogła być to jakieś pakuły, cokolwiek. Coś, co po prostu powodowało, że ta pustka pomiędzy szalunkiem była wypełniona i docieplona. I tak jak powiedziałam, nie jest to droga technologia, tak, bo nie chodziło o to, żeby na wstępie inwestować Bóg wie ile pieniędzy, budować Bóg wie jakie pensjonaty. To są po prostu domy letniskowe, tudzież domki letniskowe, czy też większe pensjonaty, do których na lato, na sezon, od tam, nie wiem, późnej wiosny do wczesnej jesieni przyjeżdżają ludzie i mogą sobie po prostu w tym otoczeniu lasu, to stanowi o wyjątkowości okolicy, że mamy po prostu lasy sosnowe, które tworzą specyficzny mikroklimat i możemy to wykorzystać jako miejsce uzdrowiskowe. Jakaś tylko część tych domów jest w stosunkowo dobrym stanie, a dość duża, niepokojąco duża liczba tych obiektów będzie w złym stanie. Stanie często takim, że będzie się tak naprawdę kultywowanie trwania tych domów wiązało de facto, jeżeli tego chcemy i uznamy, że to jest dla nas ważne, z ich odtworzeniem. I teraz pytanie, czy istotne jest odtwarzanie sensu stricte tych domów, tych, które się nie da zachować, czy na przykład zachowywanie charakteru miejsca w inny sposób. Ale to jest też pytanie do władz miasta. Teraz jak ktoś mieszka w mieszkaniu, w którym ma 17 stopni, to jest jemu za zimno po prostu. Musi mieć 21-22 stopnie. Kiedyś po prostu ludzie mieli inne oczekiwania w zakresie użytkowania tych domów. Poza tym, tak jak powiedziałam, nie były to domy całoroczne. Były użytkowane w okresie cieplejszym. Owszem, można je było dogrzeć, one często miały dostawione piece wewnątrz, piece ogrzewane węglowo czy tam drzewnie, więc można było je dogrzać, ale one nie odpowiadają takim standardom wprost, jakich dzisiaj ludzie oczekują. Przyczyn pożarów Świdermajerów można wymieniać wiele.
W moim przekonaniu jednak najczęściej wynikają one ze złego stanu technicznego tych obiektów. Mam tu na myśli głównie przewody kominowe i instalację elektryczną, która z reguły została wykonana z przewodów aluminiowych i nigdy nie została wymieniona. Wydaje mi się, że mieszkańcy nie do końca mają świadomość wartości obiektów, w których mieszkają. Nie mają też świadomości tego, że styl Świdermajer obok stylu zakopiańskiego jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych stylów w Polsce i stanowi dużą wartość kulturową. Zwykle uwaga właścicieli skupia się na cenach działek, na których znajdują się te budynki. Jaka przyszłość Świdermajerów? To zależy tak naprawdę od nas.